Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w odcinku Clean With Me. Będziemy sprzątać pokój mojej córki, Oliwki, i to nie tak, że ona nie sprząta tego pokoju, tylko ja tutaj nabałaganiłam, więc ja ten bałagan mam zamiar posprzątać. Wczoraj wzięłam się za porządki w szafie i jakieś tam stare rzeczy tutaj generalnie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, nie jest kolorowo. Muszę w ogóle złożyć łóżko, bo dzisiaj trochę zaspałyśmy do szkoły i tak było, wiecie, wszystko w biegu. Jak rano jest człowiek zaspany i musi szybko ogarnąć, to na pewno nie myśli o złożeniu łóżka. W ogóle zauważyłam, że na kanale we wrześniu zrobiła nam się taka vlog era, że bardzo dużo vlogów w ogóle nagrywamy, tak z naszych codziennych dni i tak dalej, i widzę, że nawet Wam się to podoba, więc te vlogi oczywiście zostaną, a teraz już nie gadajmy, tylko bierzmy się za sprzątanie, bo muszę się wyrobić do godziny tak 11, jest dość, nie wiem, 9 jest, więc mam 2 godzinki, bo o 11:30 Oliwka wychodzi ze szkoły. Tak aktualnie wygląda parapet Oliwki. Robiłam segregację w szafie, to generalnie jest do schowania, bo to są letniaki. No tutaj jak widać łóżko, pościel bardzo fajną w takie literki zamówiłam jej z Sinsay, jest całkiem milusia, bardzo fajna. No i jak widzicie, no o, proszę bardzo, nawet kot z kapibarą jest, więc sprzątamy. Wrażenie, że jeżeli w pokoju jest złożone łóżko, to już jest normalnie plus 40% do czystości, bo to łóżko zawsze zajmuje najwięcej miejsca, wiecie, pościel, jakieś koce, poduchy, a teraz zrobiło się dużo więcej miejsca, więc teraz biorę się za uprzątnięcie tego parapetu, pochowam wszystko do szafy, a wyjęłam to w sumie dlatego, że Oliwka powyrastała z wszystkich takich jesiennych rzeczy, musimy jechać na jesienne zakupy, typu jakieś dresy, jakieś spodnie dłuższe, no bo te letnie rzeczy już niestety idą w kąt do pudła, wyniesiemy je na strych. Mam nadzieję, że przydadzą się w przyszłym roku, że Oliwka nagle nie urośnie tak, że będą po prostu niedobre, więc wkładamy rzeczy do szafy. Bo na razie ta szafa świeci pustkami, zostały tylko kurtki i jakieś tam naprawdę pojedyncze rzeczy. I jak wszystko miałam poskładane, to słuchajcie, z luzi garbuzik, bo tutaj sobie położyłam te rzeczy. Tutaj mamy to, tutaj wisi to i jest chyba nic. Większość koszulek, które Oliwka miała, ze zwykłych zrobiły się jakimiś crop topami, wiecie, że po prostu są za krótkie, więc nawet nie wiem, czy dzisiaj nie ruszymy na zakupy, dlatego że jutro albo pojutrze wyjeżdżamy do Kościeliska. Tylko wiecie, co jest najgorsze? Bo my ten wyjazd planowaliśmy już od początku wakacji. My już mieliśmy zaklepane wszystko, że ten weekend wrześniowy. No i co? Teraz jest dobra pogoda w Kościelisku, my przyjedziemy, ma padać, a jak będziemy odjeżdżać, to znowu jest słońce! Dlaczego mamy takiego pecha? Wczoraj Stasiu i Oliwka zrobili sobie jakiś bajkowy seans, dlatego był tutaj też kocyk Stasia z Minecrafta. Leżeli sobie pod kocami i oglądali bajkę jakimś o chłopcu, który bał się wszystkiego, bał się ciemności, potem z tą ciemnością rozmawiał. Ja nie pamiętam, jak ta bajka się nazywała, ale była całkiem fajna, bo sobie zerknęłam, tak wiecie, w przelocie. Z łóżka Oliwki, bo mamy tam, wiecie, taką szufladę na pościeli, w ogóle wyjęłam nasze dwie podróżnikowe poduchy, Stitcha i Kuromi, no i bierzemy je ze sobą do auta i potem, ja to w ogóle lubię na tym spać, wiecie, bo ja nie biorę Jasia nigdy, nigdzie, a potem mi czegoś brakuje, ja sobie o tak potem na tym śpię. Idziemy teraz odwiedzić łazienkę, wrzucam to do prania. Oliwka ostatnio dostała kwiatuszki od taty, więc kwiatuszki sobie stoją, jest dekorożec, chusteczki, czy tam jeszcze coś jest? Wszystkie wysmarkane, bo Oliwka jakiś katar miała ostatnio, jakaś woda jej leciała, i pilot, więc to zabieramy do kosza. Taki check, czyli sprawdzenie, to zostaje, Kuromi zostaje, ej, czegoś mi tu brakuje, tutaj coś się porobiło, ale nie ma tragedii. Co to jest? Coś tam sobie włożyła. Następna w miarę. Stitche. I teraz tutaj się zaczyna. O! Czymś się bawili. Coś porozrzucali. I ja teraz nie wiem, co do czego jest. Bo tutaj są rzeczy do pet shopów. Pet shopy są zostawione u mojej mamy, bo tam też się nimi bawili. Więc na razie wkładam to tutaj. Ale... co tu jest grane? Na szybko przepakowaliśmy plecak i akurat dzisiaj właśnie religii angielskiego nie było. Czołgi również tutaj są, więc to leci, słuchajcie, do
półeczki. Pushin na horyzoncie, kocyczek. Zobaczcie, ej, no tu, słuchajcie, już jest czysto, zobaczcie. Nikt mi nie powie i teraz lecimy tu. Taki trochę room tour nam wychodzi, słuchajcie. Taki trochę room tour. I teraz tak, tutaj miały być rzeczy do szkoły i są, tylko że to jest na przykład moje. Tu jest tabliczka mnożenia, Oliwka sobie rozpisała wszystko i ćwiczy, ale strasznie trudno to idzie. Słuchajcie, tabliczka mnożenia to chyba będzie najgorsza rzecz dla Oliwki, jaka istnieje. Tutaj zeszycik jeszcze Pushina i chodźcie wy książeczki, chowamy. Wkładamy piórnik, a słuchajcie, piórniki z kapibarą mają urlop teraz, bo Oliwka już sobie zmieniła piórnik. Ona powiedziała, że cały rok będzie zmieniała piórniki, więc okej, okay, a to zabieram, bo to jest moje. Czemu ta szafka się nie zamyka? Czemu się nie zamyka, jak tu oczywiście jest tak, druga kapibara, tu jest jeszcze to i Polly Pocket nam tutaj się ciśnie w koszyku z Pushina. Proszę cię, stój, Polly Pocket. I... zamknęło się. Więc mamy już mały sukces, moi drodzy. Teraz tak, czołgi Stasia. Odkładamy na razie tam na dół. Zeszyty, notesiki i wydrukowane modlitwy do zaliczenia na religię chowam do komody, ale do tych wysuwanych. Nie pamiętam, czy pokazywałam wam ten zeszyt Pushina, taki notatnik, w sumie notes, który był dostępny w Pepco i słuchajcie, tutaj są kostki z literkami i tutaj na to możecie to wklejać i to jest mega fajne, bo możecie sobie tutaj ułożyć, nie wiem, swoje imię, jakiś wyraz, czy cokolwiek chcecie, no możecie napisać sobie śliwka, albo coś takiego. Nie, nie ma tutaj si. No wiecie, o co chodzi. Możecie sobie po prostu skustomizować i stworzyć swój własny zeszyt. I nawet tutaj chyba jeszcze cena jest nieoderwana. 20 zł, bo tutaj jakaś kolekcja właśnie Pushinowa weszła do Pepco i dorwaliśmy ten zeszycik. I o, Oliwcia ciągle dopytuje, kiedy zrobimy tą kapibarę. Kiedy? Ale musimy w końcu zrobić, może w weekend. Kto zrobi lepszą kapibarę? Jest tam taka masa gliny i tak dalej, więc można to wykorzystać, będzie fajnie. Pushiny, baczność, odhaczone, odhaczone. Tu niedługo będzie metamorfoza, bo będzie coś związanego z tym, słuchajcie, z tymi ludzikami. I ja teraz tak, biorę sobie, mam nadzieję, że jedną ręką dam radę tutaj coś porobić. Trochę taki room tour nam wyszedł, serio. I teraz tak, to do organizera, mazaczek właśnie tutaj z powrotem, ej, tutaj już się nie mieści tak dużo rzeczy w tym organizerze jest, szydełko Oliwki odkładam, bo by mnie ciachnęła tutaj, dostała od babci, tam uczy się jakichś tych splotów. Ładowarka z gigaturbo ogromniastym kablem, bo czasem tak jest, że potrzeba gdzieś tam sięgnąć albo coś, ale odnoszę ją do salonu, do pufy, nie wiem, chyba Stasiek sobie wczoraj telefon ładował. Co tu robi pudełko nawilżanych chusteczek, a raczej folijka? Ej, ja cały czas kursuję. Tu do was przychodzę, mówię coś, idę do kosza. Przychodzę do kosza, przychodzę i tak w kółko. I teraz to ja coś zgubiłam, a bardzo nie chciałabym tego zgubić. I to jest tam być może. I słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda, o to mi chodziło, żeby wszystkie tutaj sobie wisiały obok siebie. No szkoda, że są dwie powtóreczki, bo my z Oliwką bardzo chciałyśmy trafić Pum Pum Purina i Hello Kitty i te dwie postacie akurat nam się nie trafiły. Jeżeli będą jeszcze te boksiki w Klersie, to może dobiorę, ale w sumie to będzie mega szczęście. Tego ziomka nie znałam wcześniej, tak jak mówiłam. My Melody jest u mojej siostry. Tutaj te korożce jeszcze. To są lampki, wiecie? To są lampki nocne. Tam jest jedna na tej szafce nocnej. Lampki nocne, szafka nocna, dobrze mówię. No, a tutaj jeszcze ekipa McDonaldowa, te postacie. No i tutaj mini puszynki jeszcze są z boksików takich mystery boxów. Tutaj też mam jakiegoś arbuzika powtórkę. A tutaj w koszyku zakupowym z Klersa, słuchajcie. Bo serio, jak idziecie do Klersa, to możecie sobie wziąć taki koszyczek i wiecie, nosić tam te swoje zakupy i potem do kasy iść. A ja tak bardzo prosiłam, żeby mi jeden dali, bo chciałam sobie tutaj powiesić, no i się zgodzili. Bo my się bardzo z Klersem lubimy. No i tutaj mamy takiego ziomeczka i jeszcze saszetkę z Pushina. Dobra, no to teraz tutaj czas na ogarnięcie, bo słuchajcie, na przykład to dostałam od Dawida i ja sobie tak położyłam i to leży. Przecież ja muszę założyć sobie te kolczyki z kuromi i bransoletkę na przykład. No przecież, żeby to nie leżało. Albo wcisnę to na chwileczkę do biżuteryjnej kosmetyczki. Co to jest? Szkatułka.
O, myślałam, że nie zmieści. I dzisiaj zdecydowanie dzień sprzątania, bo stwierdziliśmy, że nie chce, jeżeli mamy wyjechać, to zostawiamy czysty dom, żeby potem wrócić i ewentualnie zrobić jakieś pranie, żeby potem, wiecie, nie było zaskoczenia. Co tu taki bałagan? Jeszcze wracacie i musicie sprzątać, tak? Jest najgorzej. Uwielbiam z wami sprzątać, bo mam wrażenie, że z kimś rozmawiam, że zawsze sobie tam do kogoś coś powiem. I fun fact o mnie, że na przykład ja nie posiadam zmywarki, ja jestem zmywarką. I Dawid też jest zmywarką, żeby nie było, że tylko ja jestem zmywarką w tym domu, ale na przykład jak myję naczynia, to często jest tak, że na przykład dzwonię do babci, co robi, żeby wpadła do mnie, to ja sobie pozmywam i pogadamy, albo do mojej siostry, albo do kogoś, bo lubię po prostu z kimś rozmawiać, jak sprzątam, jakoś szybciej mi to idzie i lepiej mi to idzie. No i widzicie, tutaj wspólnymi siłami posprzątaliśmy u Oliwki w pokoju, potrzebuję tylko kartonu, żeby spakować te letnie rzeczy i wynieść je na strych, żeby czekały na przyszły sezon. No i okej, zobaczcie, tutaj nasze wspólne biurko, no bo Oliwka tutaj musi mnie wpuszczać w tą przestrzeń. Jest ogarnięte, tutaj półeczki też, tutaj też, tutaj też. To jest do wyniesienia, to sobie na razie tam stoi. Tutaj jest czystość, tutaj jeszcze moją lampę. Zaraz puścimy tutaj Stefana odkurzacza, żeby to odkurzał. Obawiam się, że w salonie nie pójdzie tak łatwo, bo tam jest nie dosyć, że cała suszarka prania do zdjęcia i w sumie właśnie poukładam, to jeszcze będę musiała tutaj przyjść powkładać do szafy Oliwki te rzeczy. Zmywarkę trzeba uruchomić, czyli mnie. No i tam jest naprawdę gorzej, ale tutaj poszło w miarę szybko i w sumie najbardziej mi zależało, bo jak Oliwka będziemy pakowały tutaj, wiecie, walizki czy coś z Oliwką, musi być przestrzeń, a pokoik jest mały, więc musi być posprzątane, nie ma innej opcji. I jeżeli chodzi jeszcze o przebywanie w tym pokoju, to ja włączyłam komputer, bo muszę odpisać na kilka maili, a jeżeli to jest vlog, to robię to, co zazwyczaj rano robię, wchodzę sobie na maila, bo na przykład wczoraj odezwał się do mnie ponownie sklep Konji, jest to sklep z dekoracjami na wszelakie imprezy, na urodziny, imieniny, na śluby, na Halloween właśnie, i w tamtym roku też wspólnie działaliśmy, wysłali nam dekoracje, a my przygotowaliśmy dla nich właśnie fajny film, on był straszny, trochę horrorowaty, i w tym roku też mamy coś wymyśleć, więc pisaliście o challenge'u 24 godziny na Halloweenowo, więc może wtedy zrobimy sobie unboxing, zobaczcie, co wybrałam, jakie te dekoracje, i generalnie wszystkie dekoracje, jakie tylko posiadam w tym roku Halloweenowe, pójdą na urodziny Dawida, bo będzie miał robione w klimacie Halloween i będzie naprawdę strasznie, i mam już taki mega pomysł, mam nadzieję, że to wyjdzie tak jak chcę, bo wyjdzie naprawdę super, jeżeli się uda, będzie tak, wiecie, po mojemu i ten plan się powiedzie. A zerknijmy sobie, znajdź swój halloweenowy look. Halloween, tutaj klikam i teraz tak, stroje damskie, stroje męskie, stroje dziecięce, maski, dodatki na głowę, akcesoria, dekoracje na Halloween. I teraz znowu, szkielety i postacie, na drzwi i okna, sieci pająka, kości, ciała, dobra, no to szkielety i postacie. O, tego chyba ziomka mieliśmy, tego wiszącego potworka, no. I generalnie powiem wam, że jeżeli szukacie jakichś tam dekoracji albo czegokolwiek, to oni bardzo szybko wysyłają rzeczy. Więc tak, ja sobie tutaj zaraz popatrzę i coś wybiorę. I to jest czysta polecajka, bo jakby i na urodziny, i na wszelkie takie wydarzenia, gdzie potrzeba dekoracji, to jakby ja zawsze zaglądam na Konji, więc mówię, to jest czysta polecajka ode mnie. Powoli przymierzam się też do jakichś jesiennych dekoracji w domu. I słuchajcie, mam tutaj taką fajną dynię szklaną z Pepco i tam są zawsze cukierki. Teraz zostały dwie krówki, bo były takie rurki fajne, ale wszystkie zostały zjedzone. I Dawid jest hitem, bo ja cały czas, jak jest jesień, to ja chcę jeździć na grzyby, dosłownie co weekend. I Dawid mówi, że nie będziesz musiała jeździć na grzyby, ja ci kupiłem grzyby. Słuchajcie, grzyby z Lidla, takie figurkowe. Są ładne, można to fajnie ustawić gdzieś. Ładne są te grzybulki. Takie o. Ej, sorry za pukanie, ale to chyba już tak w nawyk weszło. No, więc grzyby trzeba gdzieś porozstawiać. Jestem prawdziwą grzybiarą, nawet mam bluzę z takim grzybem. Więc tak. Tylko najgorsze jest to, że nikt ze mną na te grzyby nie chce jeździć i jestem taką jesieniarą, że piję teraz kawę ze świątecznego kubka. To jest najbardziej vlogowy vlog, odkąd pamiętam, bo tak sobie chodzę, gadam, pokazuję wam różne rzeczy. Bardzo fajnie mi się to nagrywa, będzie więcej. No i oprócz takiego codziennego vloga, to macie moją poranną rutynę bez Oliwki. W ogóle jest Stasiu, ale Stasiu się zajął całkowicie sobą.
ale się ćmachłam tą bluzą Kuromi. Bluzę Kuromi na pewno wezmę ze sobą w góry, bo ona jest mega cieplutka, a jeżeli ma być chłodno, no to takich rzeczy będziemy potrzebować najwięcej. Teraz biorę się, słuchajcie, za składanie pranka. Powynosimy to wszystko do szafy, no i niedługo dołączy do nas Oliwka. A opaska Kuromi leżała sobie na praniu. Jak to się stało, nie wiem, ale bardzo mi się teraz przyda. I jeżeli o tabliczce mnożenia mowa, to słuchajcie, Oliwka od dziadków dostała ostatnio taką tubę z Rossmana. I zobaczcie, tutaj sobie przekręcacie te liczby, a tutaj w okienku, jak to jest, zmajstrowane, słuchajcie. A, okej, okay, teraz. Tutaj mamy okienko i o, w ten sposób, poczekajcie, muszę to ogarnąć najpierw. Dobra, tutaj sobie robimy razy 1, o, razy 2, razy 3. Na przykład zrobi sobie ten, nie wiem, 8 razy 6 i będzie czekała, w głowie sobie pomyśli i dopiero potem zerknie na okienko, czy powiedziała dobrze, czy nie. No kombinujemy wszystkimi sposobami, ale kto nie miał problemu z tabliczką mnożenia? Clean with me, edycja z Oliwką. No to co sprzątamy, bo ja już posprzątałam. Słuchaj, zostało... A tak wczoraj też było. Było wczoraj, ale ja nabałaganiłam, więc powiedziałam, że muszę to posprzątać. Oliwia, zostało uruchomić zmywarkę. Nie. Kto będzie ale zmywarką? Ale ty nie masz zmywarki. No ja wiem, dlatego trzeba kogoś uruchomić. Kogo uruchamiamy? Mnie? Tatę? Ciebie. Wiecie co? Jak było w szkole? Dawaj. Dobrze. Jakaś ocenka może coś wpada? 1 na 10. Ale ocena, nie że... Zobaczcie, Oliwia, ocenę. To jak było w szkole? Dobrze. Ocena? 1 na 10. 1 na 10. Ale dostałaś jakąś ocenę dzisiaj? Coś było nowego? Nie. Nic? Nie. Nic, nic, nic? Zadane coś do domu dla chętnych tak. Może? Tak? No to dawaj, pokażę. Nie teraz! Ale ja chcę zobaczyć tylko, nie każę ci odrabiać! Stasiek się zbuntował i on do mnie mówi dzisiaj, że on już chce wyjeżdżać, żebym go spakowała i że on już dzisiaj jedzie. Chcę. Ty też chcesz? Jutro nie do szkoły, nie ma. Jasne! Język polski! Czy my tutaj coś mamy? Nie. Nie mamy! Lecimy dalej! Karty pracy dodatkowe, czy my tutaj coś mamy? Tu jest coś nowego, ale tu chyba jest zrobione całe, tak? Czy nie, Oliwia? Nie, jedno się zrobiło. Matematyka! Czy coś w zeszycie jest z matematyki? O! Słuchajcie, tu coś będzie, więc zaraz sobie zobaczę. O, minutówka. Dobra, czekajcie. Ej, ile wy już zapełniliście? Do domu! Dobra, narysuję odcinki, ale łatwizna. Odcinki musisz narysować i pomierzyć linijką. No, to gites. A reszta? A co to jest? O kurde, Beluś! Już czytamy. Nowa lektura? Ale całą macie przeczytać, czy tylko jakieś nie, rozdziały? Nie, pierwszy i czwarty. Pierwszy i czwarty rozdział? Czy od pierwszego do czwartego? Pierwszy i czwarty. Dlaczego pierwszy i czwarty? Bo tak pani powiedziała. A nie od pierwszego do czwartego? Nie, pierwszy i czwarty. Czemu tak dziwnie? To ja nie czaję ogólnie tego, czemu pierwszy i czwarty. Od pierwszego do czwartego to jeszcze, ale pierwszy i czwarty? Ja nie pamiętam Akademii Pana Kleksa, więc nie wiem, czy w tym pierwszym i w czwartym jest akurat coś istotnego. W ogóle to przed chwilą odwiedził nas tata Dawida i słuchajcie, przywiózł, bo Stasiek ma fazę teraz na wojsko, na żołnierzyki, na helikoptery, na w ogóle wszystkie takie różne rzeczy i przywiózł mu czołg i helikopter i zaraz wam pokażę armię Stanisława. My tutaj mamy, Stasiu, o wow! Tam jeszcze efekty sprzątania do wyniesienia, ale zobaczcie, bazy wojskowe. Dawaj, strzelmy w mamę. No już, ja ci zaraz strzelę, Oliwka. Słuchajcie, żołnierzyki z Biedronki za 30 zł okazały się najlepszą zabawką Staśka ever. No, więc skoro wszyscy już w komplecie, to ja powoli kończę tego sprzątaniowego vloga. Idę jeszcze uruchomić zmywarkę zaraz i po południu jedziemy na zakupy ubraniowe dla Oliwki, bo tak jak mówiłam, z wszystkiego wyrosła dosłownie. Wszystkie spodnie, tyle nadkostki wyglądały tak śmiesznie, mówię jak Flibi Flab, oni chyba w takich spodniach krótkich chodzili, albo się pomyliłam, nie wiem skąd mi się to wzięło, więc spodziewajcie się zakupowego challenge'u ubraniowego. I nie będzie tak łatwo, i nie będzie to, kto kupi lepsze rzeczy, mama czy tata, to Oliwka jakby będzie decydowała i jej szczęśliwy los, szczęśliwy traf, więc mam nadzieję, że ten odcinek, który planujemy, również wam się spodoba, a dzisiaj dziękuję za spędzenie ze mną czasu, za oglądanie, no i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Popatki!